A co jeżeli ktoś ci ucieka, a wiesz, że ma mało życia? Bombka. Wiele osób uważa, że pakujący zabójca to jedna z najgorszych broni dla skauta. Ja jednak uważam, że jest odwrotnie i w tym filmiku powiem ci dlaczego. Zanim przejdę do analizy broni, popatrzmy na jej statystyki. Uderzając tą bronią wręcz, zadajemy jedynie 12 obrażeń podstawowych i 37 krytycznych. Jako atak alternatywny możemy użyć bombki, która ładuje się co 7,5 sekundy i zadaje 15 obrażeń podstawowych oraz 45 krytycznych plus krwawienie, czyli 4 obrażeń na pół sekundy lub 8 na sekundę, czyli 40 obrażeń w sumie w przeciągu 5 sekund trwania takiego krwawienia, bo tyle właśnie trwa. Mało tego, dochodzi splash damage, który jest wyższy w zależności od odległości i celności. Okej, nic specjalnego powiesz i pewnie poniekąd masz rację. A co jeżeli powiem ci, że atak wręcz skautowi nie jest zupełnie potrzebny? No bo nawet zwykły kij zadaje jedynie 35 obrażeń podstawowych. Dlatego skaut ma tak mało obrażeń na melee, bo uderza prawie dwa razy szybciej niż każda inna klasa. Ale bycie skautem i nie zabicie kogoś dwoma ciosami oznacza śmierć, bo wróg natychmiast zdaje sobie sprawę z zagrożenia, obraca się i niszczy tego słabowitego skauta, zanim on zdąży cokolwiek zrobić. Dwa uderzenia kijem to tylko 65 obrażeń, a tym raczej nie zabijesz wroga, chyba że już jest umierający. Nic dziwnego, że mieli skauta jako jedyne ma tak mało obrażeń wręcz. Dwoma uderzeniami po klasyczne 65 obrażeń już kogoś można by było zabić. I nikt by nie używał dubeltówki. No i tu mam odpowiedź, dlaczego skaut nie potrzebuje walki wręcz, bo ma dubeltówkę, która robi za atak bliskosiężny. Dubeltówka dobrze użyta zadaje nawet 100 obrażeń, a tak przeciętnie to właśnie te 60-70, czyli z grubsza tyle co klasyczne melee. Każdy scout main wie, że najlepiej obrażeń zadajemy, jeżeli będziemy najbliżej wroga. Atak na dystans z dubeltówki nie ma najmniejszego sensu, do tego lepiej się nada pistolet albo... Chwila, a czy taki pakujący zabójca nie jest właśnie fajnym atakiem dalekosiężnym? No właśnie. A w dodatku na trzecim slocie. Slocie, na który tak ciężko znaleźć dobrą broń, bo w końcu mili skauta jest słabiutkie. Czyli mogę mieć aż dwie bronie dystansowe? No pewnie. Jak więc używać takiego pakującego zabójcę najskuteczniej? Powiedzmy, że wróg cię zobaczył. Coś, czego skauci nie lubią, bo chcą być jak najmniej widoczni. Nie jesteś jeszcze za daleko, żeby marnować strzały na dubeltówce, więc co robisz? Atakujesz go z bombki. On jest zdezorientowany, ty masz czas, żeby się porządnie ustawić i bach, gościa nie ma. A może widzisz kogoś, z kim nie chcesz się zmierzyć, przestraszysz go bombką i uciekasz. A co jeżeli ktoś ci ucieka, a wiesz, że ma mało życia? Bombka. Fajną rzeczą jest też to, że nie musisz latać za kimś z pistoletem, żeby go dobić i ryzykować, że wbiegniesz na przykład we wrogów podczas pościgu. Po prostu wyrzucasz bombkę i biegniesz załatwić swoje sprawy. Kolejnym ogromnym plusem jest fakt, że bombka się względnie szybko ładuje, bo tylko 7,5 sekundy. Dla przykładu, wściekłe mleko ładuje się aż 20 sekund, a krytokola 22 sekundy. Sprawia to, że spamienie bombką jest tak najbardziej okej, a nóż ustrzelisz przypadkiem jakiegoś wroga. Warto też zaznaczyć, że im dalej rzucasz bombkę, ten celność jest mniejsza. No ale nie róbmy już ze skauta snajpera, odległość nawet i średnia to dla skauta ogromny plus. Z czym zatem parować pakującego zabójcę? Albo z jakimś pistoletem, albo z latającą giliotyną. Pistolet pozwala nam na usuwanie wkurzających mini działek oraz dobijanie wrogów z bardzo bliska, kiedy zabraknie nam kul w dubeltówce. A gilotyna jest poniekąd uzupełnieniem pakującego zabójcy, bo naraz możemy podwójnie kogoś uszkodzić, jeżeli władujemy w niego i bombkę i gilotynę. Wtedy możemy nawet i zabić wroga, a nie tylko go dobić czy uszkodzić. Dajcie znać w komentarzach, jak to do was przemawia. Wiele osób uważa pakującego zabójcę za bardzo słabą broń, więc spodziewam się mieszanych uczuć. Ciekawa jestem, co o tym sądzicie. Cześć!